Dobrze, mamy to. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na otwarciu, na naszym otwarciu delegatury Oddziału Zachodniopomorskiego NFZ w Koszalinie. Chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich tutaj gości, którzy przybyli, ale przede wszystkim chciałabym bardzo gorąco powitać pana Czesława Hoca, posła na Sejm, wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia. Bardzo serdecznie chciałam powitać pana wojewodę Zbigniewa Boguckiego, wojewodę zachodniopomorskiego, jak również pana prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego oraz pana dyrektora Departamentu Obsługi Klienta Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Pawła Kikosickiego, który przyjechał tutaj do nas z Warszawy. Bardzo serdecznie witam również wszystkich pozostałych gości, przedstawicieli świadczeniodawców oraz przedstawicieli naszych pracowników, naszego oddziału, naszych współorganizatorów tego przedsięwzięcia, jak również i pana dyrektora delegatury Urzędu Wojewódzkiego, pana Michalaka, wraz też z swoim zespołem, który nam tutaj, że tak powiem, pomagał w realizacji tego przedsięwzięcia. Chciałam Państwu powiedzieć, że delegatura oddziału w Koszalinie jest oczywiście od momentu powstania funduszu. W grudniu 2020 roku postanowiliśmy zmienić siedzibę. Jesteśmy tutaj już od grudnia, ale tak naprawdę dzisiaj otwieramy to miejsce w taki sposób, że możemy powiedzieć, że żeśmy zrealizowali to przedsięwzięcie. Parę miesięcy remontu, parę miesięcy bardzo dobrej współpracy z delegaturą urzędu, z całym urzędem wojewódzkim, za które bardzo chciałam podziękować. Chciałam wskazać, że nasze kilkumiesięczne zmagania tutaj remontowe dzisiaj mają ten efekt. Przede wszystkim ta nasza lokalizacja ma służyć naszym klientom. Mamy tutaj w tej części cztery stanowiska, nowoczesne stanowiska, którym pacjenci będą mogli korzystać, jak również mamy pięć dodatkowych pomieszczeń biurowych, odrębny pokój dla matki z dzieckiem, odrębny pokój socjalny dla pracowników i archiwum, jak również możliwość przyjmowania klienta w sposób indywidualny, również w pokoju. To tak naprawdę dzięki tej współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, dzięki umowie, którą zawarliśmy, mogliśmy się przenieść w miejsce takie, że stworzyć tak naprawdę taki centralny urząd, bo jak wiecie Państwo, są tu również inne miejsca, jest tu również sąd, są tu inne urzędy, między innymi właśnie Urząd Wojewódzki, który powoduje, że jesteśmy zlokalizowani w jednym miejscu, co dla naszych pacjentów, naszych klientów, którzy tutaj przychodzą, ma dodatkowy wymiar, ponieważ mogą oni jednocześnie załatwić wiele różnych spraw. Chciałam Państwu również powiedzieć, że to otwarcie naszej siedziby jest związane z tym, że bardzo zależy nam na to, żeby otworzyć się do klienta, żeby jakby zmienić nasz sposób jakby realizacji tych usług, które realizujemy. Dzisiaj od 11 do 14 również mamy otwarte miasteczko profilaktyczne nasze we współpracy i z sanepidem, i z naszymi tutaj koszalińskimi amazonkami. Także zapraszamy wszystkich do tego, aby zapoznać się również z programem 40+ i z tymi działaniami profilaktycznymi, które podejmujemy. Także w tym momencie od 11 do 14 jesteśmy bardzo otwarci tutaj dla mieszkańców Koszalina do tego, aby korzystali z naszych usług. Naszym jakby celem jest powiedzieć Państwu o tym w taki sposób oficjalny, że od dzisiaj praktycznie, no można powiedzieć, że bardziej już od poniedziałku będzie można korzystać tutaj z usług po wcześniejszym umówieniu się poprzez internet bądź telefonicznie ze względu jeszcze na reżim sanitarny. Oczywiście w sprawach pilnych również do decyzji koordynatora sali, który jest tutaj wyznaczony, będzie można załatwić również inne sprawy. Myślę, że to jest też bardzo ważne dla mieszkańców tutaj Koszalina i tego regionu, że stajemy się jakby tutaj nowoczesną firmą, która jak najbardziej chciałaby w sposób komfortowy przyjmować naszych świadczeniobiorców, pacjentów, klientów i wszelkich osób, również świadczeniodawców, którzy będą chcieli załatwić różne sprawy w naszej lokalizacji. Mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko serdecznie pogratulować i podziękować za tego rodzaju przedsięwzięcia i tego rodzaju inwestycje, bo wszystko, co zbliży pacjenta, teraz tak się praktycznie mówi klienta, ale to
no jakoś brzmi niespółmiernie. Wszystko, co zbliży pacjenta do zwiększy dostępność jego do ogólnie rozumianej służby zdrowia, to jest wartość dodana, to nas cieszy i to sprawia, że poprawiamy dostępność do służby zdrowia. I dlatego chciałbym na ręce pana wojewody zachodniopomorskiego, pana mecenasa Zbigniewa Boguckiego i też na ręce pani dyrektor zachodniopomorskiego działu wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pani Agnieszce Pietraszewskiej-Machecie, ale także tutaj widzę panią dyrektor zastępcę do spraw dyrektora zastępcę do spraw lecznictwa, pani Franciszce Siatkowskiej, złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania za tego rodzaju przedsięwzięcie tutaj właśnie w naszym mieście Koszalinie, ośrodku Pomorza Środkowego. Także to nas cieszy i tym bardziej, że właśnie proponujemy również no, pewne udogodnienia, pewne usprawnienia, bo chociażby usprawnienie dla osób niepełnosprawnych w dostępie do różnego rodzaju świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia to jest też wielkie przedsięwzięcie i też wielki plus. Natomiast ja ze swojej strony tylko dwie kwestie jeszcze bym chciał poruszyć. Namawiam do profilaktyki 40+. A więc tutaj dzisiaj robimy zawartość tlenku węgla w powietrzu wydychanym u ludzi przede wszystkim palących, a więc troszeczkę dla no, takiego przestrachu, czy też takiej edukacji, jaka jest zawartość tego tlenku węgla w powietrzu wydychanym u palaczy. Również wskaźnik masy ciała, no i oczywiście no, przede wszystkim taki profesjonalny pomiar ciśnienia tętniczego. I jeszcze raz zawsze mówię, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Takie też jest ogólnopolskie hasło kampanii. Ty decydujesz, czy zachorujesz, a więc edukacja, uświadomienie, profilaktyka to są wartości ponad wielkie i ponadczasowe w aspekcie zdrowia. No oczywiście potem jeszcze będziemy mówili o szczepieniu, ale to za tydzień, także dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję serdecznie za to przedsięwzięcie i za takie rodzaju inwestycje. Niezmiernie się cieszę, bo faktycznie jest tak, jak powiedziała pani dyrektor, dobrze jest, kiedy w jednym miejscu, w jednej lokalizacji skupia się więcej urzędów, więcej instytucji, wtedy ta obsługa, czy to pacjenta, czy klienta, czy interesanta, jakkolwiek nazwiemy te osoby, które tutaj przychodzą, to są po prostu nasi mieszkańcy. Mieszkańcy Koszalina, Kołobrzegu, wszystkich powiatów, tej wschodniej części województwa. Dobrze jest, że mają takie miejsce, w którym wiele spraw urzędowych, instytucjonalnych mogą załatwić tu, teraz, nie chodząc po różnego rodzaju innych instytucjach. To jest jeden aspekt. Drugi, na który myślę, że warto zwrócić uwagę, że ten remont i ta modernizacja, która odbyła się tutaj w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, za co bardzo dziękuję pani dyrektor, panu dyrektorowi Michalakowi, no miała miejsce w czasie COVID-u, w trudnym czasie, wtedy, kiedy no, te inwestycje były w dużej mierze zawieszane, kiedy wiemy, że te wszystkie rygory sanitarne, obostrzenia no, powodowały, że inwestycje szły trudniej niż zwykle, ale tutaj państwo pokazali, że można również to zrobić w trudnym czasie, wtedy, kiedy wiele rzeczy jest, można powiedzieć, w poprzek czy w opozycji do tych planów, a te plany udało się tutaj dzisiaj zrealizować. Ta sprawa się zmaterializowała i tak jak pani dyrektor Pietraszewska-Macheta powiedziała, od poniedziałku właściwie tutaj ruszamy. Ja też będę czynił starania, oczywiście ten czas przed nami pewnie jest trudny, bo widzimy wzrost niestety zakażeń, ale będziemy robić wszystko tak, żeby tutaj ten dostęp naszych mieszkańców właśnie Koszalina, wschodniej części województwa zachodniopomorskiego był jak najszerszy, przy zachowaniu oczywiście tych kwestii związanych z epidemiami, więc myślę, że w przyszłym tygodniu będą już tutaj decyzje podjęte, aby możliwie jak najszerzej obsługiwać tutaj wszystkich naszych mieszkańców, ale z drugiej strony, żeby jednak zachowywać te względy epidemiczne, względy sanitarne, tak żebyśmy byli wszyscy bezpieczni. Pan poseł powiedział tutaj, że mamy już profilaktykę 40+. Uśmiecham się, bo najpierw tak do mnie nie dotarło, ale to się okazuje, że być może ja dzisiaj z tego skorzystam, bo już niestety też 40+. Więc bardzo ciekawe tutaj programy, bardzo ciekawe propozycje ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo się cieszymy i tak jak powiedział pan poseł, warto sprawdzać, warto podejmować te działania profilaktyczne, bo one faktycznie w krajach Europy Zachodniej
są bardzo szeroko prowadzone i dają tym krajom, dają tym społecznościom przewagę, chociażby nad naszym polskim społeczeństwem, bo to wykrycie wcześniejszej choroby, wykrycie jej na wczesnym etapie powoduje, że możemy odpowiednio zareagować, a właściwie służby medyczne, lekarze, pielęgniarki, medycy mogą zareagować w sposób taki szybki, zdecydowany. Dziękuję również panu prezydentowi Koszalina za tę współpracę, bo przecież wszyscy jesteśmy tutaj po to, bez względu na to, z których stron sceny politycznej się wywodzimy, po to, żeby pomagać naszym mieszkańcom. I przykład tego miejsca jest przykładem, że można działać wspólnie wtedy, kiedy mamy wspólny interes, a ten interes to jest po prostu realizacja potrzeb naszych mieszkańców. I oczywiście ja się dołączam do tych wszystkich podziękowań, które już tutaj dzisiaj wybrzmiały, ale my jesteśmy, krótko mówiąc, jako urzędnicy, samorządowcy, posłowie, właśnie po to, żeby pomagać naszym mieszkańcom i realizować takie przedsięwzięcia, które będą, krótko mówiąc, udogadniać to życie, skracać kolejki, zmniejszać bariery administracyjne i właśnie to miejsce ma temu służyć. Myślę, że odnowione miejsce, wyremontowane miejsce, w którym będzie można kompleksowo załatwić właściwie wszystkie te sprawy, które można załatwić w głównej siedzibie oddziału w Szczecinie. I to pokazuje jakby kontynuację i realizację taką namacalną polityki zrównoważonego rozwoju, bo kiedy mówimy to często o tym zrównoważonym rozwoju, o którym mówi premier Mateusz Morawiecki, to myślimy o inwestycjach, o tym, żeby nie było odstępstw, o rynku pracy, ale przecież też musimy myśleć o tym, że to jest kwestia dostępności. Dostępności również do instytucji, do urzędów, skracania czasu, bo przecież ten czas jest niezwykle cenny w dzisiejszych czasach. I to jest też przykład zrównoważonego rozwoju, na to bym chciał zwrócić uwagę. Ta sala obsługi, którą Państwo tutaj oglądają, to jest też efekt tego, że w Narodowym Funduszu Zdrowia wdrożyliśmy strategię, która ma na celu poprawę jakości obsługi pacjentów, ale też klientów, którzy przychodzą do naszych sal obsługi. To też zmiana twarzy Narodowego Funduszu Zdrowia, który ma pokazać tą twarz nie tylko tego bankomatu, który wypłaca pieniądze za świadczenia, ale też wychodzi naprzeciw pacjentom, klientom i proponuje między innymi takie akcje profilaktyczne, jak tutaj Państwo mają okazję widzieć w miasteczku, do czego zachęcam. No to też efekt polityki tak naprawdę wdrożonej, czy zapoczątkowanej przez pana ministra Niedzielskiego, kontynuowanej przez pana prezesa Nowaka i sukcesem tutaj w regionie realizowanej, jak Państwo widzą, przez panią dyrektor Pietraszewską-Machetę. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że przed nami też szereg nowych usług, które będziemy również oferować naszym klientom. Już wkrótce będą też w każdym z siedzib oddziałów wojewódzkich NFZ-u stanowiska do spraw profilaktyki i promocji zdrowia, które teraz już szykujemy dla naszych mieszkańców, obywateli, do których również zachęcam. Myślę, że spotkamy się też z Państwem na otwarciach tych kolejnych punktów. Myślę, że to też jest realizacja, tak jak Państwo powiedzieli, tej dostępności, ale dostępność do różnych urzędów, ale też dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych, dostępność w ogóle i takie warunki, powiedzmy, na miarę XXI wieku i w taki sposób chcielibyśmy pokazywać twarz funduszu.